Niektóre bardzo skąpe osoby, te zawsze chcą oszczędzić. Tak. Na jednym naruszając drugie, bo będzie na pewno bardziej bezpieczne. I tak stwierdzają. Wiecie, co ja mam zrobić? Na przykład wyciągnąć maski używane przez kogoś ze śmietnika, ułożyć je ładnie, bo są czyste. Tak. I dać komuś innemu do użycia. Takie też są. Są też takie kobiety, które potrafią kubki wyrzucone ze śmietnika, żeby oszczędzić, wyciągnąć, umyć na przykład płynem chemicznym i położyć z powrotem, uważając, że taki kubek jest na pewno bezpieczny. Mimo, że jest jednorazowy. Tak. Właśnie dlatego często nie ufam innym, bo wiem, że niektóre bardzo oszczędne osoby w taki sposób potrafią zadziałać. A nie myśląc o tym, że w ten sposób możecie albo kogoś zarazić COVID-em, albo powołać zatrucie. Dlatego nie ma co oszczędzać, moi drodzy, akurat na rzeczach jednorazowych. Tak. Pamiętajcie o tym. Zbytnie oszczędności właśnie na takich rzeczach, jak maski, czy rękawiczki, czy kubeczki jednorazowe, nie są oszczędnością. Są igraniem z ludzkim życiem i zdrowiem. Porządku.